kochani, Monika Ordowska, witam was bardzo serdecznie w naszym programie i zachęcam was do naszej zabawy. Jeżeli jesteście przed telewizorem, serdecznie zapraszam jedną przygotowaną osobę do mnie do studia. Wystarczy rozwiązać pierwszą zagadkę, a zagadka polega na tym, aby podać mi słowo z tej koperty. Jeżeli wpadniecie na prawidłową odpowiedź, szybciutko tę kopertę otworzę i będę mogła komuś z was zapłacić stówkę. Macie już podane pierwszą i ostatnią literkę, także możecie szybciutko wpaść na prawidłowe rozwiązanie. Wierzę w was, wierzę, że błyskawicznie zabierzecie pieniądze i będziemy mogli przejść do zagadki kolejnej. Zastanówcie się, poszukajcie, a w międzyczasie przypomnę wam zasadę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole numer ekranu. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. Kochani, zasady za nami, a teraz bardzo, bardzo bym chciała jedną przygotowaną osobę usłyszeć. Jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto jest w stanie tę zagadkę rozszyfrować, szybciutko znaleźć słowo, no to mam nadzieję, że błyskawicznie to słowo usłyszę. Pamiętajcie, że musi to być słowo sześcioliterowe, musi składać się z dokładnie sześciu liter, z czego dwie literki tak naprawdę już mamy podane. Wiemy, że zaczynamy od literki M, bardzo się cieszę, że reżyser pokazał tę pierwszą literę, bo łatwiej zawsze się szuka. No ostatnia literka to tak jak zazwyczaj w języku polskim, nasze słowa kończą się samoogłoską A, no i tutaj też samoogłoska A występuje. Kochani, jeżeli jest ktoś przed telewizorem, nie ma co tracić czasu, możecie już wygrać, wystarczy błyskawicznie się zgłosić. Nie mogę się doczekać, aby komuś z was zapłacić, także jeżeli ktokolwiek z was wpadnie na prawidłową odpowiedź, zapraszam. 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać z telefonu stacjonarnego bądź z telefonu komórkowego, to akurat kompletnie znaczenia nie ma, ale nie ukrywam, że kto pierwszy, ten lepszy, no i warto numer wybrać już teraz, jeżeli macie jakiś pomysł. Czy jest ktoś, kto skojarzył, kto znalazł takie słowo? No, kochani, szybciutko, 704, 304, 304. Kto mi poda słowo z mojej koperty? Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która znalazła, to ja serdecznie zapraszam. Nie czekajcie, błyskawicznie się do mnie zgłoście i zabierzcie pieniądze. 100 zł. Reżyser zazwyczaj za pierwszą zagadkę płaci 25-50 zł, a dzisiaj mówi, wiesz co, Monia, zapłacę stówkę, czemu nie? No a kolejne zagadki przed nami, także na pewno nie zatrzymamy się na tej zagadce. Bardzo bym chciała usłyszeć przygotowaną osobę i może nawet z pierwszym telefonem tę zagadkę rozwiążemy. To nie jest, kochani, wykluczone. Najważniejsze, żebyście sprawdzili swoje rozwiązanie, swoją propozycję. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która skojarzyła, co może być dzisiaj w naszej kopercie? Niech nie czeka, tylko błyskawicznie się do mnie zgłosi, szybciutko poda mi odpowiedź i zabierze pieniądze. Kto to będzie? Kochani, to jest tylko 6 liter, to jest jedno słowo, dwie literki mamy odsłonięte, także to chyba nie jest specjalnie trudna zagadka, tak myślę. Kto skojarzył? Kto szybciutko wpadł na prawidłową odpowiedź? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? Zaczynamy od literki M, kończymy samogłoską A. Zapraszam do studia. No kochani, kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? 704, 304, 304, jeżeli masz pomysł, nie trać czasu, błyskawicznie wybierz numer, podaj mi odpowiedź i zabierz 100 zł. No, kto ma pomysł? Naprawdę nie ma ani jednej osoby, czy w ogóle nie macie pomysłów? To jest bardzo fajna zagadka, to jest zagadka tak naprawdę dla każdego, bo każdy może swoją propozycję sprawdzić, każdy może mi podać słowo, które mogłoby być w tej kopercie ukryte. No, nie mogę się doczekać, żeby chociaż usłyszeć próbę rozwiązania tej zagadki, kiedy ktoś z was wpadnie do mnie do studia, kiedy usłyszę mojego zwycięzcę i kiedy będę mogła stówkę zapłacić. Szybciutko. No kochani, jeszcze chwilkę, jeszcze moment, panie reżyserze, no przecież nie możemy zakończyć tej zagadki, jeszcze ani jednej próby rozwiązania tej zagadki nie usłyszałam, także bardzo cię proszę, abyś był cierpliwy, bo zaraz na pewno mojego zwycięzcę usłyszę. Kochani, czy jest przed telewizorem jedna osoba, czy ktokolwiek z was skojarzył, wpadł na prawidłową odpowiedź?
Byłam ciekawa, co reżyser tutaj ukrył. Kochani, ja już wiem, co jest w środku. I myślę, że wy też zaraz skojarzycie, a może już ktoś skojarzył, jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która wpadła na odpowiedź, która może być w tej kopercie. Rzeczywiście, znalazłeś czy znalazłaś słowo sześcioliterowe, gdzie pierwsza literka to M, a ostatnia to samogłoska A. Nie czekaj, szybciutko wybierz numer błyskawicznie, wpadnij do mnie do studia i stówkę zabierz. Kto tu wpadnie? Kochani, kto skojarzył? Czy jest jedna przygotowana osoba? Ja nie mogę tracić czasu, bardzo bym chciała jedną osobę już usłyszeć, także jeżeli jest ktokolwiek, kto ma przygotowane prawidłowe rozwiązanie, to bardzo proszę o wybranie numeru. Nie mogę czekać tak w nieskończoność, kochani. Ja troszkę czuję się, jakbyśmy kończyli program, a nie dopiero zaczynali. Co się dzieje? Czy jest jedna osoba przed telewizorem, czy ktokolwiek zgłosi się do mnie? Może nawet z pierwszym telefonem tę zagadkę rozwiążemy, kochani. Jeżeli masz pomysł, skojarzyłeś, znalazłeś sześcioliterowe słowo, które zaczyna się z półgłoską M, a kończy samogłoską A, to nie trać czasu. Szybciutko bierz telefon komórkowy czy stacjonarny, wybierz numer, podaj mi swoją odpowiedź i zabierz te pieniądze. 100 zł mam dla jednej osoby. Kto tu wpadnie? No, kochani. Szybciutko. Czy jest ktokolwiek przygotowany? Czy jest jedna osoba, która chciałaby sprawdzić swoją propozycję? No, kochani, naprawdę szkoda czasu. Sześcioliterowe słówko. Słuchajcie, jeżeli nikt się nie zgłosi, to ja wam po prostu pokażę, co jest w tej kopercie. Ta stówka przepadnie, przejdziemy do kolejnej zagadki, no bo jeżeli ta zagadka wam się nie podoba, no to bez sensu też tracić czas, kiedy moglibyśmy zagrać coś innego, już mogłabym mojego zwycięzcę usłyszeć. Kto skojarzył? Dobrze, wiem, że to często pomaga, dlatego wybierzmy razem numer telefonu do studia. Może zaraz mojego zwycięzcę usłyszę. Uwaga, 704 304 304. I kto wybrał? No, kochani, potrzebuję usłyszeć w studio jedną przygotowaną osobę. Jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, niech nie czeka, tylko błyskawicznie się do mnie zgłosi. Ja wiem, że jesteście w pracy, wiem, że straszne korki. Jechałam dzisiaj, kochani, do was bardzo długo. No, ale z drugiej strony, jeżeli jest ktoś w domku, to może warto podjąć wezwanie, podczas gdy inni stoją w korkach, bo możecie zarabiać pieniądze, a oczywiście przede wszystkim fajnie się razem z nami bawić. Ja na twoim miejscu na pewno bym spróbowała, jeżeli jesteś przed telewizorem i skojarzyłeś, o jakie słowo może chodzić, sześcioliterowe słowo, masz, znalazłeś i chcesz wygrać, to na co czekasz? Jeżeli masz przygotowane prawidłowe rozwiązanie, to tak naprawdę zasłużyłeś na te pieniądze i jesteś na finiszu rozwiązywania tej zagadki. Kwestia tylko wybrania numeru, zgłoszenia się do mnie i zabrania stówki. Kochani, kto tu wpadnie? No, słuchajcie, niech ktoś wybierze numer. To jest coś niesamowitego. W dalszym ciągu nikogo nie słyszę? Nikt nie chce wygrać pieniędzy? O co chodzi? No nie róbcie mi tego, kochani, szybciutko wybierzcie numer, dobrze? Słuchajcie, dobra, niech wam będzie. Wiem, że czekacie, aż powiem, okej, większe pieniądze. Może reżyser się zgodzi, panie reżyserze. Zniknęła wygrana, bardzo proszę, żebyś mi nie zabierał tej zagadki, ale dał. Dziękuję bardzo, zobaczcie, gramy teraz o nawet 1000 zł. No i teraz może ktoś się skusi, może jedna osoba szybciutko skojarzy i wpadnie do mnie do studia, kochani. Nawet 1000 zł, nawet 1000 zł dla jednej osoby, która chciałaby te pieniądze zabrać. Szukamy słowa sześcioliterowego, jeszcze raz przypominam, zaczynamy od spółgłoski M, kończymy samogłoską A, ale daję wam 10 chwilek, bo widzę, że coś średnio dzisiaj idzie. No, kochani, jedna osoba, która skojarzyła, może wygrać nawet 1000 zł. Czytam wam 5 bardzo prostych pytań. Jeżeli odpowiecie mi na te pytanka prawidłowo, to oprócz stówki gwarantowanej zabierać jeszcze 900 zł w bonusie. Nie mogę się już doczekać, żeby kogoś z was usłyszeć. Nawet nie mam tablicy, kochani, żeby zapisywać te propozycje, bo to jest naprawdę bardzo łatwa zagadka. Myślałam, że z pierwszym, drugim, maksymalnie z trzecim telefonem tę zagadkę rozwiążemy. No bo ile można znaleźć sześcioliterowych słów, które zaczynają się spółgłoską M, a kończą samogłoską A? To jest naprawdę bardzo, kochani, malutko tych słów, także bardzo bym chciała jedną osobę już w studio usłyszeć.
jeżeli udało ci się znaleźć, to nie trać czasu, zobacz, co się dzieje. Nikt nie wybrał numeru chyba, nikt do mnie na pewno do studia nie trafił, także no, może warto spróbować, może warto podjąć wyzwanie, nie wiem, jak szybko wybierać swój numer telefonu, ale Rockstar daje nam 10 chwil, jeżeli chcesz wygrać, ja na twoim miejscu wybrałabym numer na pewno i szybciutko bym się po pieniądze zgłosiła. Stówka gwarantowana, 900 zł w bonusie i 9 chwilek. Niestety 9 chwilek już nam zostało na to, aby tę zagadkę rozszyfrować. Kto powalczy? Czy jest jeszcze jedna osoba, która chciałaby te pieniądze wygrać? Zaczynamy od spółgłoski M, kończymy samogłoską A. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, serdecznie zapraszam. 704, 304, 304. 8, 8 chwilek. No, kochani, jedna osoba. Chyba duża, panie reżyserze. Reżyser trochę przecenia swoje i moje możliwości. Kochani, 8 chwilek. 7. Dobra, może ta siódemka komuś szczęście przyniesie. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, niech szybciutko wybierze numer. Kończymy tę zagadkę. No cóż, kończymy zagadkę, to chyba nie ma sensu. Po prostu nikt z was nie chce wygrać albo nikt nie ma pomysłu. Czy naprawdę nie udało wam się znaleźć ani jednego słowa? No ja znam jedno, kochani. Jest mi dość bliskie. A może macie jeszcze jakieś inne, albo macie właśnie to słowo? No naprawdę, nie ma co się bać, trzeba szybciutko się zgłosić. Jeżeli chcesz wygrać, to błyskawicznie wybierz numer, podaj mi odpowiedź i zabierz nawet 1000 zł, 7 chwilek do końca. Kto powalczy, kto spróbuje? Gdybym miała chociaż próbę rozwiązania tej zagadki, to byłabym przekonana, że warto czekać. Natomiast do tej pory nie usłyszałam ani jednego telefonu, a program już chwilkę trwa, dlatego wydaje mi się, że naprawdę szkoda czasu. Kochani, jeżeli jest jedna osoba, która chciałaby wygrać, niech się zgłosi. Mamy jeszcze 6 chwilek na to, żeby tę zagadkę rozwiązać. Bardzo bym chciała, żeby już ta zagadka z ekranu zniknęła, ale nie wiem, czy jest ktoś przygotowany, czy ktoś przed telewizorem jest, ogląda program, czy niekoniecznie. Zaczynamy od spółgłoski M, kończymy samogłoską A. Walczycie o nawet 1000 zł, ale macie tylko 6 chwilek na to, aby się do mnie zgłosić. A nawet 5 chwilek. Słuchajcie, jesteśmy na półmetku odliczania czasu do końca zagadki. Na tych 5 chwilek dorzucam jeszcze 1000 zł. Zmobilizuję was jeszcze bardziej. Chcę mieć pewność, że po prostu nie macie pomysłu, ani że problemem są pieniądze, bo o 2000 to już chyba warto powalczyć, prawda? 2000 zł. Stówka gwarantowana, 1900 zł w bonusie. Jest możliwość, aby te pieniądze zabrać. Ktoś z was może. Codziennie w naszym programie ktoś wygrywa pieniądze. Co więcej, pani wczoraj no, w zasadzie odpowiedziała mi no, prawie na wszystkie pytanka, także ja trzymam zawsze za was kciuki, kochani. Tym razem też wierzę, że się uda i ktoś będzie mieć szansę na 2000 zł. 5 chwilek. Jakie to słowo? Zaczynamy od spółgłoski M, kończymy samogłoską A. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która skojarzyła, ja serdecznie taką osobę zapraszam do studia, niech wybierze numer, niech się do mnie zgłosi i niech te pieniądze po prostu zabierze. 2000 zł i 5 chwil. 4 chwile. No, kochani, kto tu wpadnie szybciutko? 4 chwilki nam tylko zostały. Twój reżyser mnie posłysza. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Miruna. Miruna, no Miruna jeszcze nie, chyba troszeczkę przekombinowane, tak mi się wydaje, panie reżyserze. Cieszę się, że ktoś tam jednak jest, ale no, pani tutaj musiała dosyć dużo chyba szukać tej nazwy w głowie, czy nawet gdzieś w jakimś atlasie rybek. Niestety jeszcze nie o tę rybkę nam chodzi, chodzi nam o inne słowo. Kochani, 4 chwilki, w dalszym ciągu mogę usłyszeć mojego zwycięzcę w dalszym czasie.
tak naprawdę w dalszej części programu ktoś z Was może te pieniądze wygrać. No Pani nie wygrała, ale inne osoby na pewno bardzo się cieszą, bo inne osoby teraz mają szansę na wygraną. 2000 zł, 4 chwile. No, kto spróbuje? Siedemset cztery. No szybciutko, nawet 2000 zł do wygrania. Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Kochani, kto tu wpadnie? Kto znalazł jeszcze jakieś słowo? Jedno słowo usłyszałam, ja Wam cały czas będę je przypominać. Miruna, taka rybka, niestety jeszcze nie o to słowo nam chodziło. No ale warto było swój pomysł sprawdzić. Pani ułożyła słowo, które rzeczywiście pasuje. Jest to słowo sześcioliterowe. Zaczyna się z półgłoską M, kończy samogłoską A. Niestety pomyśleliśmy o innym słowie. Jeżeli uda Ci się jeszcze jakieś inne słowo znaleźć, to nie czekaj, szybciutko wybierz numer i pochwal się swoją wiedzą. 2000 zł do wygrania. Kto tu wpada? No kochani, jeden telefon, tylko jeden telefon, naprawdę. 3 chwile. Sama zastanawiam się, jakie jeszcze słowo mogłoby pasować. No pamiętajcie, że musi być to słowo sześcioliterowe. Halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Mamona. Ale pan wymyślił, rzeczywiście się zgadza, liczba liter również, ale niestety nie mogę panu zapłacić, ponieważ nie jest to jeszcze słówko z koperty. No ale zapraszam pana, jeżeli jest pan przed telewizorem i jeszcze jedna pani jest, to możecie powalczyć znów o 2000, jeżeli macie jeszcze jakieś słowo. Kochani, dwie propozycje, które no chyba są troszkę przekombinowane. Uda wam się znaleźć coś prostszego? 704, 304, 304, dwie chwilki. No kochani, dwie chwilki. Słuchajcie, szybciutko, kończymy zagadkę, jest... sześcioliterowe słowo do znalezienia. Panie reżyserze, i co z tego, jak ja zapraszam, a reżyser nie wpada. No, dwie chwilki, kończymy zagadkę. Dwie chwilki, 2000 zł. Kto tu wpada, kochani? Jedno sześcioliterowe słowo, zaczynamy od półgłoski M, kończymy samogłoską A. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która znalazła, zapraszam. Jeden ostatni moment. W związku z... Myślałam, że twojego. Pierwszy raz coś takiego słyszę. Zapomniałam, że jesteś z Radomia. No, kochani, kto tu wpada? Zero?
Szybciutko, sześcioliterowe słówko do znalezienia. Czy ktoś znalazł? No słuchajcie, jest zero na ekranie. Jeżeli naprawdę nikt nie wpadnie na tę odpowiedź, to kończymy tę zagadkę. To jak? Kto tu wpada? 704, 304, 304. To jak? Czy ktoś ma to słowo, czy jest jedna osoba, która znalazła słowo pasujące do naszej zagadki? No właśnie, a może trzeba po prostu wziąć słownik? Czasem tak robicie, ja to wiem, ale zawsze wam mówię, żebyście tego nie robili, no bo w końcu możecie wpaść na tą odpowiedź po prostu szukając w głowie. Ale jeżeli już rzeczywiście dzisiaj jest taki strasznie duży problem, no najszybciej jest w głowie, ale jeżeli jest taki duży problem, to może warto jednak sięgnąć, nie wiem, czy macie słowniki. Często korzystacie z tych internetowych, ale na przykład u moich rodziców w domku też taka tradycyjna encyklopedia czy słownik jest. Także może warto sięgnąć po taki słownik czy encyklopedię i poszukać pod literką M jakiegoś sześcioliterowego słowa kończącego się samogłoską A. No na pewno to słowo tam znajdziecie. Dobrze, słuchajcie, widzę, że jest bardzo, bardzo kiepsko. W naszej kopercie ukryte jest imię, dlatego ja powiedziałam, że jedno słowo... A, już nic nie mówię, panie reżyserze. No jedno słowo jest mi wyjątkowo bardzo, bardzo bliskie. No staram się wam jakoś was naprowadzić, ale wy w ogóle nie spadliście na odpowiedź, która byłaby bliska temu, co jest nawet w kopercie. No to jak? Błyskawiczna dogrywka. Sprawdźmy. Jeżeli jest jedna osoba, to wierzę, że zaraz tę zagadkę rozwiążemy. Dwie minutki, pojawi się zegar dwuminutowy do wygrania. Wciąż nawet 2000 zł. Ktoś z was może te pieniądze powalczyć, ale oczywiście musi mi podać prawidłowe rozwiązanie. Jakie to będzie imię? Czas start. No, niecałe dwie minutki, teraz już wiecie, że chodzi o imię, macie pierwszą i ostatnią literkę, także ktoś na pewno skojarzy, na pewno ktoś z was tutaj do mnie szybciutko do studia wpadnie. Nie mogę się już doczekać, aby jedną osobę przygotowaną usłyszeć. Kończy się na A. No, można to chyba stwierdzić, że jest to żeńskie imię po tej samogłosce A. Zazwyczaj żeńskie imiona właśnie samogłoską A się kończą. Szybciutko, kto pierwszy, ten lepszy. Czy jest jedna osoba przed telewizorem? No jeżeli masz żeńską propozycję imienia, żeńskie imię, sześcioliterowe, zaczynające się z półgłoską M, a kończące samogłoską A i chcesz wygrać, szybciutko wybierz numer błyskawicznie, zgłoś się do mnie do studia i zabierz te pieniądze. Do wygrania nawet 2000 zł. Minutka i kilka sekund. Kochani, kto tu wpadnie? Jeżeli masz pomysł, to nie ma na co czekać. Słuchajcie, bierzemy telefony, szybciutko się zgłaszamy i zabieramy pieniądze. Za chwilkę kolejne zagadki. To jest pierwsza zagadka w dzisiejszym programie. Ja raptem usłyszałam dwa telefony, dwie próby jej rozwiązania. W dalszym ciągu nikt nie skojarzył, naprawdę. Powiedziałam, że chodzi o imię, powiedziałam, że chodzi o żeńskie imię i nikt kompletnie nic nie ma pomysłu. 40 sekund do końca. Jeżeli macie pomysł, to szybciutko zgłoście się do mnie, bo reżyser mówi, że zaraz będziemy tę zagadkę kończyć. 30 sekund. No, 20 sekund. Kto skojarzył? Kto szybciutko wpadnie do mnie do studia? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? 15, 14, 13. Uwaga, 12, 11 i 10. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1 i... No
szybciutko, 704, jeszcze chwilkę, jeszcze daj szansę, spokojnie, może ktoś wybrał. Kochani, jedna osoba, jest jedna osoba przed telewizorem? Jakie słowo, jakie imię, żeńskie imię zaczyna się z półgłoską M, a kończy samogłoską A? Kto ma pomysł? No ja nie wierzę, że nic wam do głowy nie przychodzi. Naprawdę tyle czasu czekam. Zobaczcie, program już tyle czasu trwa i ja jeszcze żadnej takiej próby rozwiązania zagadki z takiej dobrej próby nie usłyszałam. To bardzo kombinujecie. To nie były sensowne propozycje, te, które do tej pory usłyszałam, ale bardzo się cieszę, że państwa w ogóle usłyszałam, bo mogłabym tutaj stać i stać i nikogo nie usłyszeć. Dlatego serdecznie zapraszam. Jeżeli jest ktoś jeszcze, niech wybierze numer. Jeżeli jest ktoś, kto znalazł jeszcze jakąś inną propozycję, fajną propozycję, to wierzę, że zaraz jednej osobie będę mogła nawet 2000 zł zapłacić. Kto tu wpadnie? 704, 304, 304 i jakie to będzie imię? Szybciutko, jeszcze moment, jeszcze sekundkę. No teraz, kochani, kto tu wpada? Kto skojarzył? Czy jest jedna osoba? 704, 304, 304 i? Naprawdę nikt? Kompletnie nikt? Słuchajcie, ja potrzebuję usłyszeć jedną osobę, jedną przygotowaną osobę, której mam nadzieję będę mogła zapłacić nawet 2000 zł. Czy jest ktoś przed telewizorem? Słuchajcie, szybciutko, naprawdę szkoda czasu. Jeżeli skojarzyłaś czy skojarzyłaś, nie czekaj, szybciutko wybierz numer, podaj mi odpowiedź i zabierz te pieniądze, zabierz nawet 2000 zł. Kto ma pomysł? Zaczynamy od M, kończymy samogłoską A. Udało ci się znaleźć takie słowo, słowo, które mogłoby pasować? Kochani, jedna osoba, tak naprawdę jedną osobę potrzebuję usłyszeć. Kto tu wpada? No, szybciutko, jeszcze moment, no. Zobaczysz, zaraz się uda. Dobra, odliczę sama. Trzy, kochani, szybciutko. Reżyser chce kończyć, każe mi pokazywać prawidłowe rozwiązanie. Powiedziałam mu, że nie pokażę, sam najwyżej wyświetlę na ekranie. Dwa, kochani, szybciutko. Jest telefon, nareszcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Milena. Milena, oczywiście mogłaby być, bardzo panu gratuluję, to jest jedna z najlepszych propozycji w naszym programie, tak naprawdę najlepsza. Jeszcze nie Milena, ale wreszcie ruszyło, kochani. Mamy Milena, jedna bardzo dobra propozycja, żeńskie imię, zgadza się, mogłaby być Milena, ale skoro nie Milena, to... Ale bardzo panu dziękuję, bardzo się cieszę, że pana usłyszałam, bo już troszkę straciłam wiarę w to, że kochani, jesteście przed telewizorem, oglądacie program, czy że udało wam się coś znaleźć. Jeżeli jest jeszcze ktoś, kto chciałby sprawdzić swój pomysł, to niech to zrobi, dobrze? Tak jak pan przed chwilką możesz wybrać numer, szybciutko możesz do mnie do studia trafić i podać mi prawidłową odpowiedź, za którą zabierzesz, mam nadzieję, trzymam kciuki, 2000 zł. Czy jest ktoś przed telewizorem, kto skojarzył? Imię, żeńska propozycja imienia, zaczyna się z półgłoską M, kończy samogłoską A. Masz pomysł? Nie Milena. Wiemy na pewno, że nie Milena, ale Milena to jest najlepszy pomysł, kochani. Najlepsza propozycja w dzisiejszym programie. Kto jeszcze coś znalazł? Czy jest jeszcze jedna osoba? 704, 304, 304. No, szybciutko. Jedna osoba. Teraz... Kochani, jeszcze moment, jeszcze sekundkę. No? Halo? Dzień dobry. Malina. Malina. Jeszcze też nie Malina, ale jest to też bardzo dobry pomysł. Dobra, kochani, nie poddajemy się, jedziemy dalej. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby podać mi swój pomysł, zapraszam, może do trzech razy sztuka, tak naprawdę dwie super propozycje usłyszałam, czekam na trzecią. Czy jest jeszcze ktoś przed telewizorem, kto chciałby swój pomysł sprawdzić? Nie Milena, nie Malina. Więc?
reżyser tutaj nam zrobił mini tablicę, o tutaj, z tego co widzę. Mówi, że ta tablica, myślał, że nie będzie konieczna, ale łatwo pomogę, panie reżyserze, bo tych imion jest naprawdę garstka, kochani. Także jeżeli udało ci się jeszcze jakieś imię znaleźć, to zaraz może tę zagadkę rozwiążemy i do kogoś z was 2000 powędrują. Kto powalczy? Czy masz przygotowane jeszcze imię, żeńskie imię, sześcioliterowe, zaczyna się na M, kończy samogłoską A. Usłyszałam dwa super pomysły. Bardzo państwu dziękuję za te pomysły. To była Milena i Malina. Skoro nie Milena i nie Malina, to... Kochani, kto walczy? Kto jest przed telewizorem? 704, 304, 304. Skoro nie Milena i nie Malina, to w takim razie jakie to będzie imię? Słuchajcie, jedno, przynajmniej jedno imię przychodzi mi do głowy. Kto znajdzie takie imię? Jest jeszcze jedno imię, kochani. Musicie mi zaufać, na pewno. Pięknie to reżyser ujął. Dlaczego ja zawsze, kiedy rozmawiam z mężczyznami, czuję się, jakbym była super kumplem, a nie kobietą. Nie wiem, kompletnie. Zajęte? I dlatego podchodzicie do mnie jak do kumpla? Nie rozumiem tego kompletnie. Jak do faceta. Taki slang dziwny. Nie do końca rozumiem. Na szczęście, że mam tatę, mam braci ciotecznych, więc troszkę rozumiem. A nawet jeśli nie rozumiem, to staram się zrozumieć. No kochani, 2000 zł w dalszym ciągu do wygrania. Czy jest jeszcze ktoś, kto znalazł... imię, żeńskie imię, żeńska propozycja imienia, 6 literek, pierwsza M, ostatnia A. Jeżeli masz pomysł, to błyskawicznie podaj mi to imię i zabierz nawet 2000 zł. Kto znalazł? No, 704, 304, 304. Kto ma pomysł? Nie Milena, nie Malina. Może do trzech razy sztuka, czy jest telefon, no proszę, halo? Dzień dobry, może Monika? Dzień dobry, ja bym bardzo chciała, żeby to było to imię, ale niestety reżyser schował inne imię. To chyba by było troszkę zbyt oczywiste, jak mówi reżyser, chociaż ja nie byłabym taka pewna. Czasem, kochani, szukacie czegoś bardzo skomplikowanego, a tak prosty pomysł właśnie reżyser ukrywa do koperty. Dzisiaj niestety nie pomyślał o moim imieniu, pomyślał o zupełnie innej osobie. Zaraz mam nadzieję, że ktoś na to imię tej osoby wpadnie i teraz wszystko będzie jasne. Nie Monika, nie Monika, nie Malina i nie Milena. Więc co to będzie za imię, kochani? Jest jeszcze jedno imię, uwierzcie mi. Ale od samego początku programu mówiłam, że jest to imię, że nie mówiłam, że jest to imię, mówiłam, że to jest bardzo bliskie mi słowo, dlatego może pani skojarzyła, że tutaj chodzi o Monikę, chodziło mi raczej, żeby was naprowadzić na imię. Ale bardzo pani dziękuję za ten pomysł. Wiemy już na pewno, że nie o Monikę chodzi, nie o Malinę i nie o Milenę. Muszę wam powiedzieć, że Maliny żadnej nie znam. Milenę, kiedyś pamiętam, że moja pani od języka angielskiego w szkole, kiedy byłam bardzo malutka, tak miała na imię. A Monik, no Monik troszkę znam. A akurat znam troszkę, nawet sporo. To jest chyba dość popularne imię. Słuchajcie,
ponieważ nie udało nam się z trzema telefonami, z trzema propozycjami imion, żeńskich imion, proponuję 4000 zł. Co wy na to? Nawet 4000 do wygrania od tej chwili i teraz 5 chwilek dostaliśmy od reżysera i teraz to musi paść już to imię, nie ma innej możliwości. Skoro nie Milena, nie Malina i nie Monika, to o jakie imię chodzi? Czy jesteś przygotowany? Czy udało ci się coś jeszcze znaleźć? Kochani, zaczynamy od literki M, kończymy samogłoską A. Jeżeli chcesz sprawdzić swoją propozycję, to może warto numer telefonu wybrać. Wybierz numer, sprawdź swój pomysł i zabierz nawet 4000 zł. 5 chwilek. Cztery chwilki, to wcale nie oznacza, że cztery chwilki powinniście czekać z wybraniem numeru telefonu do studia. Wręcz przeciwnie, kochani, jeżeli jesteście przygotowani, jeżeli macie jeszcze jedno żeńskie imię, zaczynające się literką M, a kończące samogłoską A, to może warto błyskawicznie właśnie numer telefonu wybrać i swój pomysł sprawdzić. Nie Milena, nie Malina i nie Monika, to wiemy na 100%, a teraz czekam na jeszcze jedną propozycję imienia. Uwierzcie mi, że jeszcze jedno imię jest. Jeżeli masz takie imię, jeżeli może ty masz tak na imię, a może, nie wiem, twoja dziewczyna ma tak na imię. Kochani, zastanówcie się w ten sposób, idąc tym tropem, o jakie imię chodzi. Na pewno ktoś z was już wie, ktoś skojarzył, ktoś teraz o tym imieniu myśli. Czy jest jedna osoba, która znalazła taką propozycję? Trzy chwilki, ostatnie trzy chwilki, kończymy zagadkę, muszę kogoś usłyszeć i mam nadzieję, że komuś z was będę mogła oddać nawet 4000 zł. Kto spróbuje? Nie? Serio? Dwie chwilki. Szybciutko. Dwie chwile. No kochani, co się stało? Czy nie macie innych pomysłów niż Milena, Malina i Monika? Słuchajcie, to jest proste imię, prosty pomysł, naprawdę. 4000 zł do zabrania. Kto z was chce zabrać nawet 4000? Słuchajcie, znacie to imię. Jeszcze chwilkę, panie reżyserze, jeszcze mam dwie chwilki, także ja jeszcze jestem spokojna, a reżyser się jakoś strasznie spieszy. Czyżby reżyser chciał już iść do domu, bo dzisiaj reżyser już więcej nie pracuje? Czy pracuje reżyser jeszcze? Aj. Szkoda. Nie. Nie. No, kto tu wpada? Jeden. Kochani, co się dzieje? Czy jest jedna osoba przygotowana? Zaczynamy od spółgłoski M, kończymy samogłoską A. Panie reżyserze, no nikt nie skojarzył, kompletnie nikt nie ma pomysłu. O co chodzi, kochani? Czyżby naprawdę nie było ani jednej osoby, która by znalazła żeńską propozycję imienia? Nie Milena, nie Malina i nie Monika, więc... No bo widzowie myśleli o moim imieniu, no i tutaj troszkę się pewnie rozczarowali, że to nie o Monikę chodzi. No, pan reżyser mówi tutaj, że to wtedy nie byłaby zagadka w ogóle dla niego. Ja nie wiem, dlaczego dla niego to nie byłaby zagadka, bo dla mnie by była, kochani. Ja bym się świetnie bawiła,
A jeszcze milej by mi było, gdyby ktoś z Was mi podał moje imię i zgarnął 4000 zł za tę propozycję. Niestety skończył nam się czas i tutaj reżyser na mnie krzyczy, mówi, że to jest zero, że kończymy, że mam pokazywać. Jeszcze nie pokażę. Panie reżyserze, jeszcze się wstrzymam. Na pewno zaraz kogoś usłyszę. Kochani, może po raz ostatni warto wybrać numer 704. Ktoś wybrał. Halo? Halo. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Marika. Ale pan wykombinował, Marika. No nie o Marika nam chodziło niestety. Nie Milena, nie Malina i nie Monika. Panie reżyserze, niech reżyser skasuje, że chodzi o imię. A tam napisze reżyser, podaj imię z koperty, ja reżyserowi troszkę pomogę i już ta Marika się zmieści. Widzisz, jaka jestem pomocna. Ja myślę, że w ogóle w przyszłości zamienimy się funkcjami, panie reżyserze, bo reżyser super sobie radzi na wizji, tylko się trochę wstydzi, kochani, wam pokazać. Radzi sobie świetnie, tylko się trochę wstydzi. Dobrze. Nie Marika, nie Monika, nie Malina i nie Milena, więc nie kombinujcie tak, nie kombinujcie za bardzo w ten sposób. Bardzo was proszę, żeby ktoś wybrał numer, jeżeli ma jeszcze jakiś pomysł, ale bardzo panu dziękuję, że pan podał mi kolejne słowo, które mogłoby pasować. Ja poproszę reżysera o pokazanie jeszcze jednej litery, bo widzę, że tutaj widzowie chcą rozwiązać tę zagadkę, no bo nagle widzowie się bardzo rozdzwonili, no ale chyba nie są za bardzo w stanie. No, ale ta Marika, panie reżyserze, to okazał się najlepszy pomysł w naszym programie. Zobacz, żeńskie imię, imię z 6 literkami, 6-literowe, tak? Na pierwszym miejscu musi być M, na trzecim R, a na ostatnim A. To jest najlepszy pomysł, kochani, bardzo panu dziękuję. Nie Marika, skoro nie Marika, to? Tylko bardzo was proszę, żebyście dokładnie policzyli literki, żeby tak nie było takiej sytuacji, że ułożycie jakieś za długie imię. Czy mam dać wam jakiś czas na wybranie numeru, czy wybierzecie numer teraz? Słuchajcie, to jest już koniec zagadki, także jeżeli jest jedna osoba, która chciałaby wygrać nawet 4000 zł, to proszę wybrać numer. Proszę się po prostu zgłosić do mnie, do studia i zabrać te pieniądze. Nawet 4000 zł dla jednej osoby, dla kogoś z was. Czy jest ktoś przed telewizorem, kto chciałby te pieniądze właśnie zabrać? Zaczynamy od literki M, kończymy samogłoską A, a na trzecim miejscu jest spółgłoska R. Kto skojarzył? No to jak? Dobrze, ja wam daję 3 chwilki od siebie, bo widzę, że trzeba was dzisiaj troszeczkę popopędzać, z was zmotywować, reżyser nie chcę dać żadnego odliczania, więc no, sama muszę podejmować takie decyzje i znów czuję się troszkę jak reżyser. Panie reżyserze, dobrze, 3 chwilki. 4000 zł do wygrania. Czy jest jedna osoba, która ma ochotę na 4000, która chce się do nas, do naszej zabawy dołączyć i podać mi swój pomysł? Nie Milena, nie Malina, nie Monika i nie Marika. A skoro to nie te 4 imiona, to o jakie imię chodzi? Też żeńskie imię, też żeńska propozycja imienia. 2 chwilki. No i jak? Kochani, jest szansa na 4000 zł. 1, ostatni moment. Kto się tutaj do mnie zgłosi? Czy jest jeszcze jedna osoba? Kto zna to imię? Kochani, nie wierzę, że nie ma przed telewizorem ani jednej osoby, która by nie wpadła na ten pomysł. Na pewno ktoś wpadł. Szybciutko. Na pewno myślisz o tym imieniu. Czy ktoś znalazł jeszcze taki pomysł? Nie Marika, to wiemy na pewno. Skoro nie Marika, to w
Wcześniej usłyszałam Milenę, Malinę, Monikę, ale jeszcze, kochani, nie usłyszałam tej najważniejszej odpowiedzi, odpowiedzi z mojej koperty. O jakie słowo chodzi? Tak naprawdę chodzi o 3 literki, połowę już mamy. Chodzi o słowo 6-literowe, gdzie 3 literki nam reżyser już podał, więc w zasadzie za podanie mi tych 3 liter możecie wygrać nawet 4000 zł. Muszę to powiedzieć, 0 i teraz czekam na mojego zwycięzcę? Albo zmieniam zagadkę, no jeżeli nie jesteście w stanie, to może warto zagadkę zmienić. Wszystko w waszych rękach. Dobrze, wybierzmy numer po raz ostatni. 704. 304. 304. I? Kto tu wpada? Szybciutko. Kochani, kończymy zagadkę. Tak naprawdę teraz muszę usłyszeć jedną osobę i lecimy dalej. Kolejne zagadki czekają. Tutaj reżyser zdecydował się pokazać tę zagadkę, zdecydował się pokazać nawet 4000 zł. Ja nie mogę się doczekać, żeby jedną osobę już usłyszeć. Czy jest ktoś przygotowany? Nie Marika, skoro nie Marika, czy masz jeszcze jedno żeńskie imię, które zaczyna się literką M, kończy samogłoską A, a na trzecim miejscu będzie spółgłoska R. Czy jest taka osoba, która skojarzyła, o jakie imię może chodzić? No, szybciutko. Jeszcze moment, jeszcze chwilkę. Kochani, jedna osoba. Chwilkę, no daj mi jeszcze moment. Przecież teraz nie pokażę, co jest w kopercie. Kochani, czy jest ktoś, kto znalazł jeszcze taką propozycję, bo reżyser chce wyświetlać, ja powiedziałam, jak chcesz to wyświetlaj, ja na pewno nie pokażę, bo ja widzę jeszcze szansę, chcę dać. You never know. Nie no, mów, mów. Czasem warto się dowiedzieć. Właśnie to sobie wyobraziłam. Nie. No cóż, widzowie chyba nie wiedzą, panie reżyserze, ale ja nie pokażę, ja się upieram. Kochani, jedna osoba, czy jest ktoś przed telewizorem? Szybciutko, jeszcze momencik, daj mi, no zaczekaj. Słuchaj, czekaliśmy tak długo, że teraz ja nie mogę pokazać odpowiedzi, musisz jeszcze chwilkę mi dać. Kochani, jedna osoba, czy jest ktoś przed telewizorem, kto chciałby zgarnąć nawet 4000 zł? No, szybciutko. 704, 304... 304. Nie Marika. To na pewno, więc? Jest telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Maryna.
No pewnie, że Maryna. Bardzo się cieszę. Bardzo pani gratuluję. Właśnie wygrała pani stówkę. Maryna, to jest jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie. Czy to było trudne? Nie, nie. No i super. No dobrze, to teraz przechodzimy do naszej nagrody bonusowej. Bardzo trzymam za panią kciuki. Jest szansa na nawet 4000. Czytam pani 5 pytanek. Ma pani 30 sekund na odpowiedź. Także bez stresu, ale... Mam pytanie pierwsze. Jakiego owocu... Jabłko. Gdzie? Nie wiem. Proszę strzelać, mamy czas. W moim ogrodzie. Ajajajajajajajajaj. Może perfekt? Nie, to był zespół Dab, ale dobrze, że pani chociaż spróbowała, zawsze warto. No i też miałam pewność, że pani po prostu podała mi inną odpowiedź. Stówka w każdym razie do pani wędruje, bardzo pani gratuluję. No i zachęcam panią do naszej zabawy przy okazji kolejnych zagadek. Bardzo się cieszę, że pani rozwiązała tę zagadkę, bo tutaj miałam małe wątpliwości, czy w ogóle ktokolwiek jest w stanie, a dzięki pani teraz możemy przejść do zagadki kolejnej. No i kochani, zapałki. Należy przełożyć jedną zapałkę i zrobić prawidłowe równanie, ułożyć prawidłowe równanie, to znaczy prawidłowe. Lewa strona równania musi się równać prawej stronie. Tutaj jedną i tylko jedną zapałkę możecie przełożyć. To nie jest tak, że możecie sobie jakąś usunąć, czy jakąś dodać od siebie, czy kilka dodać od siebie. Wiem, że troszkę korci, żeby tak zrobić, bo wtedy dużo więcej prawidłowych rozwiązań udałoby się nam ułożyć, ale jest jedno. Jedno prawidłowe równanie, no bo wszyscy wiemy, że 9 plus 3 nie równa się 5, a teraz szybciutko przełóżcie jedną zapałkę, ułóżcie prawidłowe równanie. Kiedy traficie do mnie do studia, wystarczy podać mi prawidłową odpowiedź i możecie wygrać 50 zł. Czy podoba wam się ta zagadka? Mnie się bardzo podoba, uwielbiam te zagadki, myślę, że jest to dużo fajniejsza zagadka niż ta poprzednia, bo ta poprzednia widzę, że wam za bardzo się nie spodobała, więc wierzę, że może ta się po prostu spodoba i szybciutko jedną przygotowaną osobę usłyszę. Jest szansa na 50 zł, dlatego że jest to bardzo łatwa zagadka, więc myślę, że szybciutko sobie z nią poradzimy i zaraz przejdziemy do zagadki kolejnej. Zastanówcie się, poszukajcie tego prawidłowego równania. Pamiętajcie, że tylko jedną zapałkę można przełożyć. Czy chcecie sobie... Tutaj nie będę przeszkadzała, ale jeżeli wpadnie do mnie do studia jedna osoba, to będę bardzo szczęśliwa, cały czas czekam na jedną przygotowaną osobę. 9 plus 3 równa się 5. Nie równa się 5, a co? Powinnam powiedzieć inaczej. Jaką odpowiedź usłyszę? 3 minutki dostaliśmy od reżysera, 50 zł do wygrania, czas start.
No, kochani, kto znalazł, kto wpadł na prawidłową odpowiedź, ja nie mogę tak długo czekać. To jest jedna z najłatwiejszych zagadek. Bardzo bym chciała jedną osobę już usłyszeć. Czy jest ktoś przygotowany w tej chwili? No, czas na myślenie się skończył. Bardzo bym chciała jedną osobę usłyszeć. Także jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, serdecznie zapraszam. Nie czekajcie, wybierzcie numer. Bierzemy się za rozwiązywanie zagadek. 9 plus 3 równa się 5. Czy udało wam się przełożyć jedną zapałkę? Czy udało wam się wpaść na prawidłową odpowiedź? 704, 304, 304. No, czy ktoś skojarzył, czy jest jedna osoba, która znalazła prawidłowe rozwiązanie? 50 zł jest do wygrania. Przed chwilką udało się pani oddać stówkę, a teraz walczycie o 50 zł, bo jest to taka zagadka bardzo na rozgrzewkę. Ona jest do rozwiązania, wiecie to doskonale, jest to jedna z najprostszych zagadek w naszym programie. No, troszkę wymaga takiego logicznego myślenia, no i oczywiście wiedzy matematycznej. Ale jeżeli ktoś ma tę wiedzę, ktoś skojarzył, to na pewno zaraz jedną osobę usłyszę. Kto tu wpadnie? 704, 304, 304. No, czy jest ktoś przygotowany, czy jest jedna osoba przed telewizorem, kochani? Coś niesamowitego, że tak dzisiaj nam zbyt dobrze nie idzie rozwiązywanie tych zagadek, a myślałam, że będzie dużo, dużo lepiej. Kto znalazł, kto skojarzył? Jesteś przygotowany, masz przygotowane prawidłowe rozwiązanie, wiesz, którą zapałkę należałoby przestawić? No to nie mów mi, którą zapałkę, bo ciężko by było to opisać. Powiedz, jak będzie brzmiało prawidłowo ułożone równanie. Co znaczy prawidłowe? Mam nadzieję, że wiecie, lewa strona równania musi się równać prawej. No to jak? Czy ktoś wybierze numer? 704, 304, 304 i teraz? Słuchajcie, im szybciej pozbędziemy się tej zagadki, tym szybciej wrócimy do dużych pieniędzy. Komuś z was bardzo, bardzo bym chciała zapłacić. Mam 50 zł. Kto te 50 zł zabierze? Kto nie powalczy? 704, 304, 304. No, czy jest jedna osoba, która wpadła na prawidłową odpowiedź? Kochani, nie traćmy czasu. Czy jest ktoś przygotowany w tej chwili? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Reżyser musi mi to pokazać, bo ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Dlaczego? No, ale nie rozumiem. Nie. 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 Nie kłócę się. Wyrażam swoje zdanie. Dlaczego? Dlaczego tu nie pracuję? Kochani, kto znalazł? Kto skojarzył? Przepraszam, ale sobie reżyser mnie rozśmiesza, a wcale się... No jak to mnie nie rozśmieszasz? No po prostu mnie rozpraszasz i rozśmieszasz. To nie moja wina, że masz świetne poczucie humoru. W domu się nie śmieję z każdego zdania, które słyszę. No kochani, my się bawimy świetnie, mam nadzieję, że wy też się bawicie fajnie, ale jeszcze fajniej by było, gdyby ktoś wygrał pieniądze. Czy jest ktoś przygotowany przed telewizorem, ktoś, kto poprawi nam humor? Jest telefon, halo! Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Poproszę o odpowiedź. Chciałbym odpowiedzieć. 8 minus 3 równa się 5. 8 minus 3
równa się 5, czyli pan tę zapałkę z plusa przełożył do dziewiąteczki. No i super, da się, kochanie. 8 minus 3 równa się 5. Lewa strona równania równa się prawej. Bardzo panu gratuluję. 50 złotych oczywiście do pana wędruje. Bardzo się cieszę i teraz możemy przejść do zagadki kolejnej. Bardzo, bardzo fajnie. Jak to nie, panie reżyserze? Jak to nie? Jak to? Dlaczego ta zagadka wróciła? Panie reżyserze, poproszę, poproszę o kolejną zagadkę. To jest jakiś błąd? Słuchajcie, reżyser mi mówi, że jest jeszcze jedno możliwe rozwiązanie tej zagadki. No to... Ojej, a może ktoś pomyślał o innym rozwiązaniu, kochani? Może jest ktoś przed telewizorem, kto znalazł jeszcze coś innego? Usłyszałam przed chwilką, 8 minus 3 równa się 5, zapłaciłam panu 50 zł, ale jeżeli mieliście jeszcze jedno przygotowane prawidłowe rozwiązanie, to podobno jest jeszcze jedno i przestawiając inną zapałkę, możecie, czy przestawiając ją w inne miejsce, nie wiem, możecie ułożyć jeszcze raz prawidłowe rozwiązanie i możecie wygrać pieniądze. 50 zł dla jednej osoby, kto ułoży jeszcze jedno prawidłowe równanie, przestawiając tylko jedną zapałkę, to jest bardzo istotne. Ja wiem, że korci, aż chcielibyście, ja wiem, chcielibyście przełożyć więcej niż jedną zapałkę, chcielibyście coś usunąć, chcielibyście coś dodać, no ale tutaj niestety nie ma takiej możliwości. Kochani, kto skojarzył, kto tu wpadnie? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła, jak będzie brzmiało prawidłowo ułożone równanie? 704, 304, 304. No to jak? Czy ktoś wpadł na drugie rozwiązanie? Zapiszmy może tutaj pierwsze rozwiązanie, tak żeby nam się tutaj nie pojawiło więcej. Panie reżyserze, może warto naszym widzom pokazać, o co nie chodzi, a może ktoś dzięki temu wpadnie na drugie możliwe rozwiązanie tej zagadki. Kochani, jeszcze jedno prawidłowo ułożone równanie jest do znalezienia. 8 minus 3 równa się 5. Odpowiedź, którą przed sekundką usłyszałam. Bardzo panu gratuluję, wygrał pan 50 zł za tę odpowiedź, ale jest jeszcze jedno możliwe drugie rozwiązanie. Jeszcze jedno możliwe rozwiązanie. Kochani, kto je znajdzie? To może stówkę zaproponujemy, panie reżyserze, bo jest przynajmniej dwa razy trudniej. No bo jeżeli ktoś znajdzie, to myśli być może o 8 minus 3 równa się 5, a jeżeli nie jest w stanie już znaleźć, to wcale się nie dziwię, bo pewnie sugeruje się tym, co na naszej tablicy tutaj się znajduje. Kochani, walczycie o stówkę w tej chwili. Ja tę stówkę z przyjemnością jednej osobie zapłacę, tylko muszę usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. 9 plus 3 równa się 5. Tak brzmi polecenie zagadki, to znaczy polecenie brzmi przestaw jedną zapałkę z tego równania w dowolne miejsce, tak aby to równanie było prawidłowe, czyli lewa strona równania musi się równać prawej. 8 minus 3 równa się 5, takie rozwiązanie usłyszałam. Bardzo dobre rozwiązanie, za to rozwiązanie zapłaciłam, żeby nie było wątpliwości, a teraz chciałabym zapłacić więcej, dwa razy więcej. Panie reżyserze, ja nigdy z matematyki nie byłam dobra. Nie, ja nie byłam w tej... Reżyser był dobry z matematyki i dobry bardzo z geografii, z tego co słyszałam, bo już troszeczkę reżysera prywatnie poznałam, panie reżyserze. Natomiast, no ja wiem, a jak bardzo dobrze chciałbyś mnie prywatnie poznać? No właśnie, mi się wydaje, że wiesz, no lepiej jeszcze, tak? No chciałbyś wiedzieć, jaka ja byłam z geografii. Nie, ja zawsze miałam piątkę z geografii. Na szczęście nie uczyła mnie twoja mama. Miałabym pewnie dwóje. No a wtedy wiesz, co ja bym miała w domu? No, moja mama by dzwoniła do twojej mamy, albo przychodziłaby na wywiadówki i rozmawiała z twoją mamą i pytała, dlaczego jestem taka beznadziejna. A wtedy twoja mama musiałaby mojej mamie wytłumaczyć, dlaczego jestem taka beznadziejna, skoro jestem tak dobra. No tak, bo ja zawsze miałam piątkę, zawsze byłam dobra, bardzo dużo się uczyłam, a poza tym lubię podróże i pomijając jedną kategorię geografii, która mnie kompletnie nie interesowała, to akurat z geografii zawsze byłam bardzo dobra. No, no to też jakoś tak słabo szło. No nie wiem, teraz muszę wam, kochani, powiedzieć, że niekoniecznie chciałabym wrócić do szkoły, aby pouczyć się historii, bo w ogóle uważam, że ta wiedza historyczna jest beznadziejnie przekazywana w szkole. Ja akurat byłam w
klasie historyczno-europejsko-prawnej, gdzie niemiecki i historia były rozszerzone, więc ja po prostu tę historię to miałam cały czas i czasem z dnia na dzień musiałam przeczytać cały tom książki. I w ogóle nie miałam ochoty tego czytać, a tym bardziej zapamiętywać dat, faktów i szczegółów historycznych. Wystarczy mi ogólny zarys i ogólna wiedza. No a tam bardzo dużo tych szczegółów było do zapamiętania, więc tej historii nie wspominam najlepiej, niestety. Natomiast geografię jak najbardziej i ze względu na tę geografię to bardzo bym chciała wrócić do szkoły, bo fajnie troszkę jest świata pozwiedzać i fajnie się później tej geografii uczy, kiedy już się było w jakimś miejscu, czy na przykład planuje się gdzieś pojechać. Także z przyjemnością bym tej geografii się uczyła. Tutaj reżyser nam 10 chwilek pokazał na ekranie. Stówka do wygrania. Stówkę możecie zabrać, ale macie tylko 10 chwil na to, aby tę zagadkę rozwiązać. A nawet 9 tutaj krzyczy reżyser. No, najwięcej czasu nam nie zostało. Ale jest możliwe drugie rozwiązanie tej zagadki. Jedno rozwiązanie już usłyszałam. Jedno rozwiązanie macie tutaj pokazane, także nie o to rozwiązanie chodzi. Chodzi o zupełnie inne. Kto skojarzy o jakie? Stówka do zabrania, 9 plus 3 równa się 5. Nie równa się, bo rozwiązanie to równanie nie jest prawidłowe. A jakie prawidłowe równanie, przestawiając jedną i tylko jedną zapałkę, uda Wam się ułożyć? Inne niż 8 minus 3 równa się 5. No, ale tylko 9 chwilek zostało nam na rozwiązanie tej zagadki. 8 już, nawet 8 chwilek. Myślałam, że reżyser mi kawę robi. Zawsze, kiedy o coś prosimy kogoś, to mam wrażenie, że udaje, że nie słyszy. Nie wiem, o co chodzi. Panie reżyserze, ja Wam, kochani, też bardzo kawkę wypić radzę, jeżeli na przykład wstaliście tak wcześnie jak ja i troszkę już ta Wasza energia tak, no taki jest coraz mniej, no to może ta kawa pomoże Wam się obudzić na chwilkę i dzięki niej rozwiążecie tę zagadkę. Ja bym bardzo chciała jedną osobę usłyszeć, jedną osobę, która dała radę. No może jest ktoś, kto pomyślał od samego początku już o innym rozwiązaniu tej zagadki, ktoś, kto chciałby stówkę zabrać, czy usłyszę taką jedną osobę? Sześć chwilek. Naprawdę wszyscy myśleli o tym równaniu 8 minus 3 równa się 5? Wszyscy chcieliby tutaj pomanewrować przy naszym plusiku i zamienić go na minus? A może ktoś pomyślał o czymś innym? No na pewno znak równości zostaje, tak? No bo wiemy, że równanie ma dwie strony i ten znak równa się w każdym równaniu się znajduje. No, 6 chwilek. Zagadka logiczna, matematyczno-logiczna tak naprawdę. Te zagadki są bardzo rzadko w naszym programie prezentowane, ale może ktoś przed telewizorem, ktoś, kto logicznie myśli i wiedzę matematyczną posiada, jest. No właśnie, może najłatwiej jest, jeżeli macie zapałki, kochani, w domu, bo ja akurat nie mam, to sobie rozłożyć te zapałki, tak jak to tutaj wygląda na ekranie, i wtedy pokombinować. Pamiętajcie, że tylko jedną zapałkę można przełożyć. 5 chwil.
Panie reżyserze, a można tych 5 chwilek, tak jak w przypadku poprzedniej rundy, może to widzom pomoże, pokażmy zagadkę w powiększeniu i niech widzowie sami się zastanowią, pomyślą. No to tylko 5 chwilek, więc może by udało się komuś tę zagadkę rozwiązać. W każdej chwili możecie wybrać numer, w każdej chwili możecie do mnie, do studia wpaść, jeżeli padniecie na prawidłową odpowiedź. 5 chwil na możliwe drugie rozwiązanie tej zagadki, a do wygrania 100.
No, kochani, szybciutko, stówka do zabrania. Czy rzeczywiście nie ma ani jednej osoby, która by skojarzyła, jakie jest prawidłowe rozwiązanie tej zagadki? Kto skojarzył? Czas na myślenie na pewno się już skończył. Jest na pewno jeszcze jedno możliwe rozwiązanie. To wiemy na 100%. Wasze zadanie to podać mi właśnie to rozwiązanie. Rozwiązanie, które przygotował reżyser, jeszcze nie zostało podane na antenie, ale pan wpadł na inny pomysł. 8 minus 3 równa się 5. Zagadka wciąż jest na ekranie. Mimo że już za tę zagadkę zapłaciłam panu, który wpadł do mnie do studia, to mogę zapłacić ponownie i mogę zapłacić jeszcze więcej. Zapłaciłam 50 zł, walczycie o 100 zł, które zaraz, mam nadzieję, do jednej osoby powędrują. Dobra, słuchajcie, wybierzmy razem, ze mną wybierzcie numer, bo wiem, że to często pomaga. Jeżeli jest jedna osoba, to 704, 304, 304. I kto wybrał? No proszę, ktoś wybrał. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. 3 plus 3 równa się 6. Pan zabrał z dziewiątki i dał do szóstki. No oczywiście, że tak. Pięknie pan to zrobił. Bardzo panu gratuluję. Stówka właśnie teraz do pana powędrowała i bardzo się cieszę. A dzięki pana możemy teraz szybciutko przejść do kolejnej zagadki. Poproszę reżysera o pokazanie kolejnej zagadki, żebyśmy czasu nie tracili. Co? Jak to? Nie, żartujesz sobie. Żartujesz? Nie, no żartujesz. Nie ma jeszcze jednego. A jest pan może jeszcze? Może pana zapytam, czy pan jeszcze jakiś znalazł? Nie, to jest niewiarygodne, kochani. Reżyser mówi, jest jeszcze jedno możliwe równanie. Pan ułożył 3 plus 3 równa się 6, a reżyser mi tu krzyczy, Monia, Monia, nie przechodzimy do żadnej kolejnej zagadki, wciąż ta zagadka zostaje na ekranie. Słuchaj, już długo czekałam na rozwiązanie, drugie możliwe rozwiązanie tej zagadki i każesz mi czekać jeszcze na to trzecie, naprawdę? Panie reżyserze, no dobra, dobra, okej, okej. Ale słuchaj, skoro jest trzecie, to ja się nie zgadzam na tę wygraną wysokości stówki. Nie, 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 nie. Nie ma takiej możliwości. Słuchaj, nie udało nam się wcześniej rozdać tej nagrody bonusowej, więc ja myślę, że w tym programie możemy zaproponować chyba większe pieniądze, prawda? Ja rozumiem, że nie jest końcówka tygodnia, ale ja widzę, chciałabym zapłacić więcej niż 100 zł. Pomożesz mi? No to super. Spróbujcie, kochani, rozwiązać tę zagadkę po raz trzeci, dobrze? I damy nagrodę bonusową, której nie udało się wam zabrać wcześniej. Jest szansa na nawet 4000 zł, czyli stówkę macie na pewno, a 3900 zł w bonusie, jeżeli odpowiecie na 5 pytań, bardzo prostych pytań w ciągu 30 sekund. Ostatnia runda tej zagadki, ostatnia szansa na nawet 4000 zł, jeżeli ktoś z was chce wygrać, nawet 4000, niech szybciutko się do mnie zgłosi i niech ta zagadka rozwiąże. Jest możliwe trzecie możliwe rozwiązanie. Czy to jest możliwe, panie reżyserze? No. Skoro jest, to sprawdźmy. 8 minus 3 równa się 5. Świetnie. Tutaj udało się przełożyć jedną zapałkę z plusa i dodać do dziewiątki, co, dzięki czemu powstała ósemka. No i drugie możliwe rozwiązanie. Zabrać jedną zapałkę z dziewiątki z kolei, a dodać do piątki. Powstało drugie możliwe rozwiązanie. 3 plus 3 równa się 6. A nam chodzi o jeszcze inne, kochani. Wiem, że to brzmi w ogóle abstrakcyjnie i wiem, że się sugerujecie tym, co tutaj obok mnie jest, ale dacie radę, na pewno dacie radę. Coś zupełnie innego. Czy uda wam się znaleźć? 8 minus 3 równa się 5 i 3 plus 3 równa się 6. 9 plus 3 równa się 5. To jest nasza baza, to jest podstawa, kochani. Ta baza, ta podstawa jest obok mnie. Wiem, że często nie macie wyobraźni i potrzebujecie sobie to wszystko na jakiejś szafeczce, stole, czy nawet na podłodze ułożyć, więc jeżeli macie zapałki, to zachęcam wszystkich do tego, aby po te zapałki sięgnąć. Nikt jeszcze nie wpadł na to możliwe rozwiązanie. Dlatego właśnie płacimy aż 4000 zł. Poza tym znaleźć to rozwiązanie, panie reżyserze, to jest naprawdę sztuka, żeby jakoś ktoś mógł na to rozwiązanie wpaść, tak myślę. No wiesz, logika to... Ja pamiętam, że na samym początku kompletnie tych zadań logicznych nie rozumiałam w szkole. Ale nie, nie, nie. Później moja mama stwierdziła, nie rozumiesz, to ktoś ci wytłumaczy. No i znalazła taką panią, która mi to świetnie wytłumaczyła. Oczywiście potrzebowała na to chwilki, ale ponieważ tłumaczyła świetnie, to już logikę też zdałam na piątkę. I od tego czasu jakoś ogólnie matematyka szła mi dużo lepiej. (Grym)
Nie, wiesz co, tam są różne sposoby do rozwiązywania różnych zadań i czasem, jeżeli nie znasz takiego sposobu na rozwiązanie zadania, to nie jesteś w stanie na nie wpaść. Natomiast mój tatuś jest w stanie rozwiązać wszystko na kilka sposobów. Do tego stopnia, że pani zawsze się dziwiła, kto to rozwiązał, bo no na pewno nie ja, bo takiego sposobu nie było w książce. No niestety, po tatusiu jakby talentu matematycznego nie odziedziczyłam, ale z logiki finalnie byłam całkiem niezła. Wy musicie i być dobrze z logiki i jeszcze z matematyki, także no, macie przed sobą naprawdę ciężkie zadanie, ale do wygrania też bardzo duże pieniądze, bo nawet 4000 zł. Reżyser niestety nam znów daje 10 chwil, jak powiedział, słuchaj Monia, ostatnio się udało w ciągu 10 chwil, to teraz też daje 10 chwilek. Wierzę, że ktoś tutaj szybciutko do mnie do studia trafi. Kochani, 9 chwilek. Niestety czas, z tego co widzę, to reżyser liczy bardzo, bardzo szybko. Jest 4000 zł do wygrania. Wcześniej już dzisiaj w programie proponowaliśmy wam nagrodę bonusową. Ktoś tej wygranej jakby nie zabrał, nie wykorzystał swojej szansy na te pieniądze, dlatego jest teraz znów szansa na naprawdę duże pieniądze. 4000 zł dla jednej osoby. Oczywiście możecie współpracować. Najważniejsze, aby do mnie do studia trafiła osoba pełnoletnia, osoba, która będzie przygotowana, będzie miała prawidłową odpowiedź gdzieś, najlepiej zapisaną, dobrze? No i kochani, 9 chwilek, 4000 zł. Kto te pieniądze powalczy? Nawet 4000 zł dla kogoś z was. I uwaga! 8 chwilek. Słuchajcie, kto pomyślał inaczej niż wszyscy inni? Nie, no bo to jest bardzo trudna zagadka, panie reżyserze. Ja tak myślę, tak mi się wydaje, wiesz? Nie. Nie wiem, ja się zastanawiam, jak to rozwiązać, ale wiesz co? Może warto kawę wypić i się zastanowić od początku. Nie, no byłam dobra z logiki, ale chyba troszkę przeceniasz moje umiejętności w tym momencie, po całym dniu w zasadzie, wiesz, ludzie też wracają do domu, są bardzo zmęczeni, tacy bez sił i wydaje mi się, że ludziom też jest troszkę trudno zagadkę rozszyfrować. No ale może jedna osoba zadanie sprosta i może szybciutko jedną osobę usłyszymy. Kochani, jest 8 chwilek na rozwiązanie tej zagadki. Jest szansa również na 4000 zł. Jeżeli jedna osoba chce te 4000 zabrać, to ja z przyjemnością ją usłyszę, z przyjemnością z taką osobą porozmawiam i z przyjemnością te pieniądze oddam. Ale najpierw, no musi być zawsze jakieś ale, musicie poradzić sobie z tą zagadką. No i uwaga, 7 chwil. Może ta szczęśliwa siódemka okaże się rzeczywiście dla kogoś szczęśliwa. Właśnie zapomniałam. Kochani, ja tutaj nie mogę grać w nasze gry, ale mogę grać w inne i muszę wam powiedzieć, że ja bardzo, bardzo wierzę w to, że ja kiedyś wygram i wy wygracie, także może, no jest szansa na duże pieniądze. No właśnie, właśnie zapomniałam. Obiecałam wczoraj koledze, że tak, że to zrobię. I tego nie zrobiłam wczoraj, zapomniałam, znaczy nie miałam czasu, ale dzisiaj muszę to nadrobić koniecznie. Kochani, kto skojarzył? Czy jest jedna osoba, która wpadła na prawidłowe rozwiązanie? Może ktoś, nie wiem, może ktoś wpadł na tę odpowiedź. Ja wiem, że sugerujecie się, jeżeli na przykład teraz ktoś wrócił z pracy i zobaczył na tej naszej tabliczce dwa rozwiązania, to w ogóle zastanawia się, o co chodzi. Przecież to jest niewiarygodne, że udało się już znaleźć dwa rozwiązania tej zagadki, a ja w dalszym ciągu czekam na trzecie. Wiem, że sugerujecie się tym, co tutaj widnieje na ekranie, a właśnie ja czekam na taką jedną osobę, która nie będzie się wcale sugerować, która pomyśli tak, będzie miała taki świeży umysł i po prostu wpadnie na tę odpowiedź. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która już ma tę odpowiedź, bo może wpadła na nią wcześniej i jeszcze nikt jej nie podał, to niech błyskawicznie się zgłosi. Masz 7 chwilek, ale to, że na ekranie widnieje siódemka, wcale nie oznacza, że tych 7 chwil musisz czekać. Ja na twoim miejscu wręcz przeciwnie. Nie czekałabym, tylko szybciutko bym się zgłosiła i pieniądze bym zabrała. 4000 zł, nawet 4000 dla kogo?
Naprawdę nikt? No, kochani, siódemka na ekranie cały czas mruga, stresuje mnie coraz bardziej, że tego czasu tak mało. No, a zagadka jednak nie najłatwiejsza. Kto skojarzył? Czy jest jedna osoba, która znalazła prawidłową odpowiedź? 704, 304, 304. Może teraz? Czy uda nam się rozwiązać tę zagadkę? Kochani, szybciutko. Jedna osoba. Kto skojarzył? Słuchajcie, szybciutko. Sześć chwilek. Słuchajcie, ja już się zaczynam niecierpliwić. No nie wiem, a może ktoś miał to rozwiązanie od początku i zastanawiał się, czy to właśnie o to chodzi. Może ktoś już wcześniej na to wpadł. Pamiętajcie, że mi chodzi tylko o prawidłowe równanie. Nie chodzi mi o to, abyście powiedzieli, którą zapałkę należy przełożyć. Mnie wystarczy podać prawidłową odpowiedź. Prawidłowe równanie. Co znaczy prawidłowe? Jeszcze raz przypominam, żeby nie było niejasności, żeby nie było pomyłki. Lewa strona równania musi się równać prawej. Czy na odwrót? Lewa, prawej. No. Czyli suma tego, co po lewą, musi wynosić tyle, co ta po prawej. Po jednej stronie równa się to, co jest po drugiej stronie równa się. No już inaczej tego, kochani, bardziej jasno i klarownie wytłumaczyć nie umiem. Ale bardzo bym chciała jedną osobę już usłyszeć. Liczę, że komuś z was uda się tę zagadkę rozszyfrować. Mam dwa rozwiązania. Rozwiązania, za które już zapłaciłam. Bardzo państwu dziękuję, że wpadliście do mnie do studia. Było rozwiązanie 8 minus 3 równa się 5 i 3 plus 3 równa się 6. Naprawdę, da się jeszcze przełożyć inną zapałkę. Da się ułożyć jeszcze inne równanie. Kto mi je poda? 9 plus 3 równa się 5. Zastanówcie się, skupcie się na tym układzie zapałek. Dobrze? 5 chwilek. No, jesteśmy na półmetku czasu, odliczania czasu do końca zagadki. Wierzę, że jedna osoba znalazła. Kto jest przed telewizorem? Kochani, 704, 304. 304. Słuchajcie, niestety nie możemy dłużej czekać, więc na tych ostatnich 5 chwil podwajam nagrodę. Co wy na to? Nawet 8000 zł do wygrania. Czy jest jedna osoba, która chce o 8000 powalczyć? 704, 304, 304. Panie reżyserze, poproszę o 8000 na ekran. I kochani, walczcie. 8000, nawet 8000 do wygrania. No, teraz to już na pewno, jeżeli ktoś był przygotowany, miał przygotowane to rozwiązanie, to po prostu musi się do mnie zgłosić, musi wybrać numer i wierzę, że to zrobi, bo albo wygra 8000, albo nie wygra. Możesz siedzieć na kanapie i zastanawiać się, czy się zgłosić, czy wybrać numer, albo możesz po prostu wykonać troszkę pracy, energii, aktywności i po prostu wziąć telefon, wybrać numer, zgłosić się z prawidłowym rozwiązaniem. Masz 4 chwile, aby to zrobić. Macie telefony? Na co czekacie? 704, 304, 304. Może warto ten numer naprawdę wybrać raz, dwa, nie wiem, może trzy razy, ale czasem wystarczy raz i już jedna osoba skacze pod sufit, bo ma wygraną, bo ma pieniądze. No kochani, codziennie w naszym programie ktoś pieniądze wygrywa, dzisiaj już sporo osób wygrało,
Ale Państwo, którzy wygraliście, możecie spróbować jeszcze raz. Teraz jest szansa na jeszcze większe pieniądze. Dzisiaj w programie nie było szansy, aby wygrać 8 tysięcy, a teraz ta szansa się pojawiła. Teraz możecie naprawdę zabrać 8 tysięcy złotych. Teraz możecie już myśleć, na co te pieniądze wydać, ale najpierw radziłabym się skupić na zagadce i na tym, aby się do mnie zgłosić. Nie bójcie się, naprawdę. Ja tylko zapytam, jakie jest prawidłowe rozwiązanie. Jeżeli udzielicie mi prawidłową odpowiedź, to do kogoś z Was nawet 8 tysięcy powędruje. Kto spróbuje? Kto mi poda prawidłową odpowiedź? No, kochani. Jedna osoba, tylko jedna osoba, której będę mogła zapłacić nawet 8 tysięcy złotych. Co ty na to? 4 chwilki do końca. A nawet 3. No kochani, jedną zapałkę. Możecie przestawić tylko jedną, ale przestawiając tę jedną zapałkę w inne miejsca. Tak jak Państwo zrobiliście, no ułożyliście dwa super równania. No niestety reżyser się uparł, mówi Monia. Jest jeszcze trzecie gramy. Ja pomyślałam o czymś zupełnie innym. Tutaj Państwo mnie zaskoczyli. Jest jeszcze jedno możliwe rozwiązanie, dlatego jeszcze czekam. Ja też jeszcze czekam. No powiedziałam, dobrze panie reżyserze, sprawdźmy. No skoro chcesz zapłacić nawet 8 tysięcy, to warto zaczekać. No ale może jest ktoś, kto już jest przygotowany i wcale czekać nie musimy. Może ktoś z Was chciałby po prostu 8 tysięcy złotych wygrać. Czy jest jedna osoba, która ogląda program, która znalazła to trzecie możliwe rozwiązanie, to trzecie prawidłowe równanie? 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać, jeśli chcesz wygrać. Jesteś przygotowany? Czy ktoś jest przygotowany? Czy ktoś przestawił tą jedną zapałkę i rzeczywiście lewa strona równania równa się prawej? To jest bardzo istotne, kochani, bo nie można się tutaj pomylić. Kto próbuje? Kto z Was walczy? No reżyser twierdzi, że ktoś na to wpaść powinien. Kochani, czy jest jedna osoba przed telewizorem? Ja naprawdę tłumów nie szukam, ale jedna osoba naprawdę by się przydała. Chciałabym, żeby ta zagadka z ekranu zniknęła i żeby ktoś z Was mógł wygrać. A do wygrania jest nawet 8 tysięcy, niestety widzę, że 3 chwilki na ekranie, także tego czasu bardzo, bardzo mało. Czy jest ktoś, kto znalazł? Czy jest ktoś, kto skojarzył? Kochani, jedna zapałka, tylko jedną zapałkę możecie przełożyć. Dlatego ja no, od samego początku mówiłam, że może warto sobie po prostu, jeżeli macie zapałki oczywiście w domku, wziąć zapałki, ułożyć na stole i jak je ułożycie, zerknijcie, którą można przełożyć. 9 plus 3 równa się 5. Pamiętajcie, że trzeba je ułożyć dokładnie tak samo, jak one wyglądają. Tutaj, w tej samej konfiguracji. Ale może ktoś znalazł, może ktoś jest przygotowany. No, kochani, ja czekam na tylko jedną osobę. Panie reżyserze, bardzo proszę, abyś jeszcze nie kończył tej zagadki, żebyś jeszcze dał mi szansę. Panie reżyser znów mnie pospiesza, a ja cały czas mówię, no widzowie potrzebują czasu, oni potrzebują chwili, żeby się zastanowić, żeby być może to ułożyć, żeby poszukać. Poza tym zwróć uwagę, że tutaj na ekranie mamy już wyświetlone dwa prawidłowe rozwiązania, więc no wiesz, jeszcze dwie chwile mi pokazujesz. Spokojnie, mówię Ci, że to naprawdę nie jest łatwe zadanie. Skoro widzowie mają wyświetlone dwa możliwe rozwiązania, to być może ciężko im się szuka, być może nie są w stanie w ogóle znaleźć tej odpowiedzi. Także bardzo Ci proszę, abyś się jeszcze w cierpliwość uzbroił, dobrze? Nie, reżyser się nie zgadza, mówi, że błyskawicznie powinniśmy tę zagadkę kończyć, że czas na rozwiązanie tej zagadki tak naprawdę minął, że powinniśmy przejść do zagadki kolejnej. On płaci 8 tysięcy i nie wierzę, że nikt się nie zgłasza. Z jednej strony reżyser ma rację, nie sądzicie? No troszkę tej racji na pewno ma.
w sumie możecie wygrać nawet 8000 zł. I wierzę w to, że jeżeli ktoś by tę zagadkę rozwiązał, to już bym kogoś usłyszała. No bo na co czekać? Czekać, aż ktoś inny trafi do mnie do studia, aż ktoś inny zgłosi się po 8000? Bez sensu. Wy możecie wygrać. Jeżeli jesteście przygotowani, na waszym miejscu szybciutko bym wybrała numer i po prostu bym się zgłosiła. 704, 304, 304. 1. No, szybciutko, czy jest jedna osoba? Kto tu wpada? Naprawdę nikt nie skojarzył, nawet jedna osoba. 8000 zł. Walczycie o nawet 8000 i nikt nie chce mi podać prawidłowej odpowiedzi. Kochani, 9 plus 3 równa się 5. Przestawiacie jedną zapałkę. Nie musicie mówić, którą, to by było naprawdę ciężkie do opisania, ale wystarczy mi podać, tak jak osoby, które już dzisiaj do mnie do studia trafiły, prawidłowo ułożone równanie. Kto mi poda? Czy jest ktoś przed telewizorem, ktoś przygotowany? Słuchajcie, patrzycie na to. Tak naprawdę prawidłowa odpowiedź jest przed waszymi oczami. Wystarczy tylko coś poprzestawiać i już. Możecie wygrać nawet 8000. Wiem, że ta zagadka wymaga czasu skupienia. Gdyby była banalna, gdyby była łatwa, no to słuchajcie, reżyser na pewno by nie płacił 8000 zł. Musi być jakieś wezwanie. Uwaga, 0. Jak brzmi prawidłowo ułożone równanie? Jak brzmi trzecie możliwe rozwiązanie tej zagadki? Kochani, 8 minus 3 równa się 5 i 3 plus 3 równa się 6. I czy usłyszę teraz mojego zwycięzcę? Słuchajcie, tym bardziej, że kończę program. Z tego co widzę, pojawił się napis koniec programu, więc no, zrobiło się już naprawdę poważnie. Jest presja czasu, musimy zaraz się z wami żegnać. No, kolejnej zagadki na pewno już nie będzie, także to jest ostatnia zagadka w naszym programie, ale jeszcze na sam koniec ktoś z was może 8000 zł zgarnąć i może bardzo się cieszyć z tej wygranej. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która jest przygotowana, serdecznie zapraszam. Wystarczy wybrać numer i sprawdzić swój pomysł. Uwaga, 704, 304, 304. Czy ktoś wybrał? No, szybciutko. Trzecie możliwe rozwiązanie. Kochani, jak będzie brzmiało prawidłowo ułożone równanie? Teraz? Ajajajajajaj.
Czy jest jedna osoba? Kochani, jedną osobę muszę usłyszeć. Jeżeli jest ktoś przygotowany, ja serdecznie zapraszam. Nie traćcie czasu, bo to jest naprawdę szkoda czasu. Co prawda, już i tak nie mamy za bardzo możliwości zagrania kolejnej zagadki, ale ja się stresuję, czy wy w ogóle daliście radę tę zagadkę rozwiązać. Czy macie przygotowaną prawidłową odpowiedź? Jeżeli nie, no to co wtedy? 8000 zł przypadnie? Ja nawet nie chcę o tym myśleć. Jeżeli jest jedna osoba, która znalazła prawidłową odpowiedź, to niech szybciutko się do mnie zgłosi. 8000 zł, ja i cała reżyserka czeka. Dla kogo? Nawet 8000 zł. Jeszcze sekundkę, czekam tylko na dźwięk telefonu. Na pewno zaraz go usłyszę. Kochani, kto tu wpada? Słuchajcie, jest szansa na 8000 zł. Za chwilkę się żegnam. Reżyser kończy program. Za chwileczkę naprawdę zacznie wszystko z ekranu znikać. Także na waszym miejscu ja bym naprawdę wybrała numer. Zgłosiłabym się. Na co czekacie? Czy czekacie, aż reżyser naprawdę zabierze nam 8000? Ja nie mam szansy na wygraną, ale gdybym była na waszym miejscu, na pewno bym ten numer telefonu wybrała i spróbowałabym o 8000 zł powalczyć. Dlaczego nie? Nic nie tracicie. 704, 304, 304. Nie wiem, ile czasu jest do końca programu, ale na pewno bardzo mało. I zastanówcie się, ile razy dacie radę wybrać numer. Nie czekajcie, szybciutko. 704, 304, 304. Kto wybrał? Ile mamy czasu do definitywnego końca? Panie reżyserze, może to naszym widzom pomoże. Może taka informacja sprawi, że nagle zmotywują się i wybiorą numer, bo oni czekają, na coś czekają, tylko nie wiem na co. Kochani, minutka, 50 sekund, jeszcze zegar wystartował, czasu naprawdę bardzo mało, jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która ma prawidłową odpowiedź, która jest przygotowana, jest osoba, która chce wygrać nawet 8000, to niech szybciutko się do mnie zgłosi. Jest szansa na to, aby te pieniądze zabrać, ale muszę przygotowaną osobę usłyszeć. Czy jest ktoś przygotowany? Minutka i 30 sekund do końca. Nie ma na co czekać. Słuchajcie, może rzutem na taśmę szybciutko weźcie telefon, wybierzcie numer. 704 304 304 jest jeden numer telefonu, więc nie można się pomylić, tylko upewnijcie się, czy dobry numer wybieracie. I jeżeli jesteście przygotowani, to zaraz być może właśnie ty zabierzesz nawet 8000 zł. Po co się zastanawiać, dlaczego ja nie wygrałem, dlaczego wygrała sąsiadka czy koleżanka? Jeżeli to ty możesz wygrać. Minuta. Tylko dla formalności przypominam, że dwie odpowiedzi już usłyszałam. 8 minus 3 równa się 5 i 3 plus 3 równa się 6. Za te odpowiedzi już nie zapłacę. Nie po to one są tutaj, kochani, na ekranie wyświetlone, abyście trafiając tutaj mogli je przeczytać i zabrać nawet 8000. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jest możliwe trzecie rozwiązanie tej zagadki. Przestawiając jedną zapałkę, inną niż dwie osoby, które już przestawiły zapałki, i układając prawidłowo równanie, tak aby lewa strona równała się prawej, możesz wygrać nawet 8000 zł. 30 sekund. Jeszcze chwilkę, jeszcze sekundkę, słuchaj, jeszcze widzę, że mamy kilkanaście sekund. Reżyser na mnie krzyczy, tak Monia, ale do końca, kochani, nie wiem, słuchajcie, przedłużcie jakoś, nie wiem, o minutkę chociaż, zróbcie coś, żeby mieli szansę, no przecież ja nie mogę teraz się pożegnać. Nie. Dobra, sekundę, spokojnie. Kochani, uwaga, 5, 4, ja nie wiem, jaka będzie decyzja reżysera, 3, 2, 1, teraz? Kto ma pomysł? Teraz?
Kto wybrał numer? Kogo usłyszę? Za chwilkę na pewno z kimś porozmawiam. Czy z tobą? Czy z kimś innym? Kto się zgłosił? Kochani, ja zaraz muszę się żegnać, więc bardzo proszę, czy jest jedna przygotowana osoba? 8000 zł, nawet 8000. Dla kogo? Jedna przygotowana osoba i możesz wygrać nawet 8000 zł. Kto powalczy? Kto zabierze te pieniądze? Teraz? No szybciutko, masz pomysł, wybierz numer, podaj mi odpowiedź i zabierz nawet 8000 zł. Kto tu wpadnie? Może jeszcze raz. 704. Po raz ostatni wybierzcie razem ze mną numer. 704. 304. 304. Kto wybrał? No, z kim za sekundkę porozmawiam? Kto jest przed telewizorem? Nie wiem, chyba dzisiaj się będę musiała pożegnać bez zwycięzcy. Bardzo bym, kochani, tego nie chciała, dlatego jeżeli jest ktoś przygotowany, to ja serdecznie zapraszam jedną osobę do studia. Z przyjemnością takiej osobie 8000 oddam. Dobrze, chyba nie wiem, nikt nie ma pomysłu, także już was zapraszam na jutrzejszy program. 16:30 tradycyjnie spotkacie się jutro z Paulinką. Trzymam kciuki za wasze wysokie wygrane. Będę oczywiście oglądać program, także będę z wami. Ale jest telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. 9 odjąć 3 równa się 6. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Oczywiście tak, bardzo się cieszę i bardzo pani gratuluję, ma pani już 100 i chyba pani wygrała po raz drugi już w naszym programie dzisiejszym. Super, 30 sekund, 5 pytań, walczymy o nagrodę bonusową. Pytanie pierwsze, co oznacza skrót CBA? Centralne Biuro Antykorupcyjne. Podaj imię i nazwisko polskiej minister edukacji. Joanna Kruzik-Rostowska. Jakiego państwa stolicą jest Gaborone? Może Izraela? Nie. Oj nie, właśnie to nie było chyba najłatwiejsze pytanie, panie reżyserze. Botswana. Tak brzmi prawidłowe rozwiązanie. A tak dobrze szło. No, wierzyłam w panią, liczyłam, że się uda. Ale bardzo pani dziękuję, bardzo pani gratuluję. Do zobaczenia, kochani.